Jeżeli jestem twoim snem. Mam wrażenie, że wszyscy inni się bawili trochę lepiej. Ja nagrywałam tuż po Dzień Dobry TVN. Po całym dniu przygotowań, po wstaniu o 6 rano musiałam pójść się bawić, ale faktycznie było strasznie sympatycznie. Te spoty są zawsze fajne i zawsze jest, szczególnie dla mnie, nie jestem aktorką, nie jestem piosenkarką, jestem dziennikarzem, więc stawianie mnie w takich sytuacjach paraaktorskich jest zawsze dla mnie szalenie interesujące. To już kolejny spot, gdzie coś trzeba, nie wiem, podegrać, coś dla mnie. W zamierzeniu reżysera tego spotu mieliśmy być bardzo poważni. Bardzo poważnie mieć miny i myślę, że to było dla mnie nie do przejścia. Wielokrotnie powtarzaliśmy moje ujęcia, ponieważ mi się tak strasznie chciało śmiać, że psułam jemu wyobrażenie o tym, jak mam wyglądać w tym spocie. Ale rozumiem teraz, jak obejrzałam całość, o co chodziło. No może na planie nie do końca byłam, nie do końca rozumiałam, dlaczego mam się nie bawić, skoro się bawię. Także, ale bardzo fajny eksperyment. Na pewno bułka z masłem dla aktorów, a trudniejsze dla osób, które na co dzień nie podgrywają niczego. Na deskach klubu wije się, oczami duszy widzę cię. I myślę, dziś jest piękny dzień i przytulam cię, jestem w TVE. Ja mam ogromny dystans do siebie. Ja nie mogę powiedzieć jak inni, ja mogę ci powiedzieć ja się świetnie bawiłem. Ogólnie ja lubię szaleć, lubię eksperymentować różne rzeczy nowych. Trochę się poczułem jak aktor. Śmiesznie, bo jak przyjechałem, jak zacząłem współpracę z telewizją, to powiedziałem, słuchajcie, ja mogę wszystko robić. Naprawdę, wszystko. Skakać, jeździć motorem, samochodem, możecie mnie rzucać z kanionów, mogę pisać, czytać, co chcecie. Ale nie umiem śpiewać i tańczyć. A tu proszę! I okazało się, że jednak potrafisz. I razem z Hubertem i z Michelem stworzyliście takie śpiewające trio. No, ja czuję, że w tym roku będziemy robili wszystkie muzyczne festiwale i będziemy tańczyć. Jeżeli jestem twoim snem, jeżeli sny spełniają się, to spotkajmy się, to przytulmy się i nie burzmy się. Czekam w TVN. Jeżeli ktoś lubi tańczyć, ja akurat lubię i myślę, że większość kolegów, którzy wzięli udział w tym spocie, aktorów po prostu, czy gwiazd TVN-u, lubi się bawić i nie mamy z tym kłopotu, żeby opanować tych parę kroków. Fajny pomysł na taki powrót do takiej formuły teledysku z lat 70. Wszyscy znamy te ikoniczne postaci czy fragmenty z różnych filmów. I no, ja się bawiłam świetnie, miałam wspaniały balet męski za sobą, fajnych chłopaków, którzy mnie asekurowali i z którym się bardzo dobrze tańczyło po prostu. Słyszałam, że zamysł był taki, żeby wszyscy byli poważni. Tak, że poker face, że zabawa jest jakby dookoła i w naszych ciałach, ale że tak naprawdę jest to bardzo na serio. No taki pomysł na taką troszeczkę groteskę.